to witam wszystkich w czwartek 28 września 2022 roku. Taką nietypowo rajza spontaniczną, raczej bez szału. I jak widzicie, jestem w lesie. Las to jest naprawdę wspaniałe miejsce. Dzisiaj jest taki dzień, kiedy nie padzę. Praktycznie każdy dzień tego tygodnia to są deszcze. No więc za bardzo nie ma jak jeździć. Ale o co się rozchodzi? No. Wiadomo, że też nie ma co za dużo siedzieć doma. Bo doma to się no umiera. Jak to u mnie zawsze go dali. A druga sprawa, ja mam wolne, co prawda, od poniedziałku już, no ale tak jak go doły, non stop leje. Czemu mam wolne, no to nie będę zdradzać za bardzo. W każdym razie te wolne też wykorzystuję w celach zdrowotnych. I w związku z tym, że choroba przebył COVID, półtora roku temu załapałem się na rehabilitację. No i uznałem, że jak dają, to trzeba brać. Sytuacja jest taka, że mam masaże, takie różne rzeczy, jakieś naświetlania, ale generalnie rzecz biorąc, zobaczuję się póki co całkiem nieźle. Druga strona medalu jest też taka, że no, ileż można też siedzieć we własnej chałupie? A godą, doma to tylko ludzie umierają. A też ta rehabilitacja jest związana oczywiście z tym niby COVID-em. Podkreślam niby, bo co do tego COVID-a to wiecie, jakie jest moje podejście. Chociaż wtedy może i trochę inaczej, że godął, ale nigdy, że nie powiedział, że to jest po prostu choroba taka, na którą te tysiące ludzi umarło. Bo moim zdaniem to jest wszystko zmyślone, robione specjalnie, tak jak już kiedyś godął, w celu wywołania strachu w społeczeństwie i przede wszystkim naszpikowania ludzi tymi pseudo szczepionkami. I taka refleksja na ten temat to jest to, że kolejna osoba, którą znam, zaszczepiono 4 dawkami. Boże, co ja godam. Zaoczkowano, albo zaczopowano. No trudno tutaj gadać o jakimkolwiek szczepieniu. Znowu ta osoba jest chora na COVID, więc te szczepienia, te wszystkie oczkowania to jest pit na wodę, fotomontaż. Zresztą co ciekawe, do tych fizjoterapeutów, do których ja teraz chodzę, też trafiają inni po przebytym COVID-19, a fizjoterapeuci mają też takie same zdanie jak ja. I to jest ciekawe. I to jest właśnie bardzo dziwne, że sami medycy, chociaż fizjoterapeuta czy to medyk, to tam trudno powiedzieć. Oni sami kwestionują to. Więc jak tu słuchać tych rządzących, tych wszystkich szpeców, tych profesorów, jakichś tam doktorów habilitowanych, skoro oni też tak godają, że to jest wszystko straszenie ludzi. I to jest kolejna placówka medyczna, która takie rzeczy, jak ja godą, potwierdzą, że to jest straszenie ludzi. Co mnie szczególnie zdziwiło. No bo zazwyczaj, wiecie, w gabinetach lekarskich to się godą
że to jest straszna choroba, że się trzeba zaoczkować i w ogóle. A tu taki numer. No i mamy tu w chybie. Myślano trasa rowerowo. No tak się myślę, może się karmę dookoła zapory. No zobaczymy. Ktoś powie, no Roba ciągle powtarza większość tras. No w zasadzie tak, no ale każda trasa, każdy rajd ma swój urok. Nieważne, którym jadymy, zawsze ważne jest to, że w ogóle jadymy, że się ruszymy, że się nie siedzimy przed elektroniką. Przyznaję, że ja w tym tygodniu trochę przed tym elektroniką, że posiedział. No ale wiecie też, że te filmy, które się ukazują u mnie na YouTube, nieraz z ponad miesięcznym opóźnieniem, no to jakoś też muszą się ukazać, nie? No chyba, żebyś w ogóle nie nagrywał. Nie żeby się tutaj w jakiś głupi sposób usprawiedliwiał. No to ja sobie jadę z Pierścica w stronę wyślanej trasy rowerowej, chociaż tutaj kiedyś stary ślad też tej trasy prowadził, jeszcze są znaki po lewej stronie. Prowadzi tu też Greenway, trasa rowerowa. No nie będzie to tak jakoś długo rajza, taki jakby to powiedzieli rowerzyści, chociaż nie lubię takiego słownictwa chill out, czy jak coś tam się nazywa, czyli po prostu taki rekonesans, takie lenistwo rowerowe, o, żeby delektować się tym rajzą. No i przede wszystkim, żeby nie zaszkodzić, nie? Bo słuchajcie, sport jest dobry, ale sport też potrafi zaszkodzić. Jak się przesadzi oczywiście. Pamiętam, jak Grzech poszedł na badania do doktora po tak zwanym COVID-zie. No to, że się licytował, jak to ta aktywność ma wyglądać po tym COVID-zie. No i doszliśmy do porozumienia, że pierwsze rajzy wtedy nie dali jak 25 km. A więc trzymałem się tamtych zaleceń, tak no. Teraz jednak nie będziemy żadnych gór robić, niczego, no bo jednak tu jest trochę inna sprawa, bardziej bym powiedział skomplikowano. No ale nie będziemy wiecznie gadać o doktorach, o chorobach, chociaż powiem wam szczerze, że jak idę do na ta fizjoterapia, to tam spotykam dużo takich emerytów, to się można różnych ciekawych rzeczy dowiedzieć. Jak to emerytka opowiada temu fizjoterapeucie, jaki ma piec w piwnicy, ile węgla kupiła i w ogóle takie różne pierdoły, które moim zdaniem nie powinny w ogóle w przychodni być godane. No, ale każdy ma prawo wyrazić swoje zdanie. Ale żeby o centralnym gadać, o piecu, o podaniu, o wyglu, to raczej chyba nie u doktora, nie? To bardziej na kopalni. Na grubie! O! Na grubie bardziej. Dobra. Chillout taki rowerowy. No bo też nie ma co siedzieć w chałupie. Tylko słuchać narzekaniu. Co niektórych. Zazdrośników, to po prostu
ruszyć w dupę. No to ponownie jestem na terenie Chybia. Ale oczywiście z innej strony, bardziej bliżej jeziora Goczałkowickiego. Nie jadę dookoła tego jeziora. Tak sobie jeżdżę, tak bez celu, żeby tylko się poruszać. No i powiem wam szczerze, że widziałem dużo grzybiorzy. Zresztą siostra z moją mamą też dzisiaj poszły na grzyby. No bo generalnie jest dużo grzybów. Jo, grzybów nie zbieram. Nie mam do tego cierpliwości. Aczkolwiek no, zjeść lubię. W przeciwieństwie do taty, który grzybów nie cierpiał. Niestety taty już z nami nie ma od 20 lat. Nie jest to bynajmniej spowodowane grzybami, tylko po prostu inną przyczyną, chorobą. Nie będę się na ten temat rozgadywać, to są sprawy prywatne, ale generalnie rzecz biorąc, tata nie cierpią grzybów. Nie wiem czemu, ale nie cierpią. Ja zjem. Nie, w domu wszyscy też zjemy. Ale zbierają tylko dwie osoby, reszta emigruje. No i widziałeś też takiego niby grzybiorza. Miał grzyby, ale koszu już. Kosz był w jednej ręce, w drugiej ręce były co? Cigarety. Albo jak ktoś woli, papierosy. I w gębie faja i idzie przez las i kurzy. Dobrze, że jest popadane po deszczach, więc raczej żadnych pożarów nie powinno być. Ale jaki to jest sens iść do lasu i kurzyć? W ogóle jaki to jest sens kurzyć papierosy? Nie rozumiem tego, nigdy tego nie rozumiał, mimo tego, że z kurzokami mam do czynienia codziennie. Ja mogę powiedzieć, że są dwa rodzaje kurzoków. Jedne kurzoki, co są takie, co kurzą i się nie kryją z tym. A drugie kurzoki są takie, co kurzą, ale się kryją. Jeszcze się zapierają, że kaj, nie kurzę. A każ też. A spyska wali fajami na całego, nie? W ogóle taki kurzok to śmierdzi niemiłosiernie. Wszystko zaśmierdziane, łącznie z luntami, ze szmatami. A już nie daj Boże, jakby mi kiedy pieruń zakurzył w aucie, to od razu wyciepię go. Na szczęście ludzie, z którymi jeżdżę, nie kurzą w aucie. Ale jakby mi kiedy zakurzył w aucie, to by go od razu wyciepło. Na środku drogi. Nie ma, auto jest moje. Tam są moje reguły, moje prawa. Nie ma kurzenia. W małpie też nie ma kurzenia, aczkolwiek są tacy, którzy próbują takie rzeczy kwestionować. Kryją się po kątach, że niby nie kurzą. Już się łapałeś na kurzeniu. Niech ludzie to nas. Najgorsze są takie osoby, które mają 15 lat i zaczynają kurzyć. Już panują. Jakie to są kurzoki. Ale nie mam poczęstować z tym. Ale się nie daj im się. Ja się nigdy nie wolę. Kurze nie, to jest głupota. Trzeba dbać o zdrowie, trzeba oddychać świeżymi luftami, a nie jakieś tam
Kurde nie, no to ja również dwa brzegi zjadłem się. Trochę krzepię, no to są płyty. Ale już tak trochę potrzepać. Jak tam moje lędźwie? A całkiem nieźle. Fajnie, że się mi ta łysochora udało zdobyć. Chociaż pogoda była fatalna wtedy. No ale lepszy ryc niż nic. Jak to dodają grzybiorze. Pan Wojtek zawsze goda, że miło jest, jak go pozdrawiam na filmach. Także panie Wojtku, wiem, że pan ten film ogląda. Więc pozdrawiamy całą rodzinę. Najwierniejszy widz, najwierniejszy kibic moich rajdów. Zawsze mnie to cieszy, kiedy ktoś docenia to, co ja robię. Także super. No i oczywiście no, pisarzowi to trzeba pozdrowić, no bo jakże już powiedział, no to nie wypadało. Nie? W tym sezonie my jeszcze razem na rajdzie nie pojechali i chyba już nie pojedziemy. No, ale są problemy zdrowotne, to pamiętajcie, problemy zdrowotne trzeba eliminować. Nawet jeżeli by trzeba było przestać jeździć na rajdy. Nie samym rowerem człowiek żyje. Są sprawy ważne i ważniejsze i o tym pamiętajcie. Coś o tym wiem. Nasze jezioro. Zanim do niego dotrzemy, to na pokonę dworzowie. To już za brzegu, chociaż nie wiem, czy on tam nie będzie nic zasłaniało. Czy przypadkiem Klara wam pewnie świeci na nowiutkiej drodze, że jest, którą wybudowało
PKP. I ostatnio tutaj taka afera miała miejsce, że tutaj jakiś rajdy motocykliści i kierowcy aut co robią, więc właśnie z tego powodu zamontowali te progi zwalniające i dobrze zrobili zresztą. Docelowo, z tego co mi się udało dowiedzieć, to ta droga ma być tylko do rowerzystów i do pieszych, a więc do nas po prostu. I to jest dobry zamiar, moim zdaniem. Tutaj częściowo też ta droga znajduje się na terenie Ligoty, nie będę tego podpisywał. To jest jakaś tutaj to miejsce, ale pomysł jak najbardziej tutaj dobry, żeby tę drogę zrobić. No skrót na Czechowice niesamowity. O, teraz jedzie auto. Kopci się za nim jak sto piorunów. Oczywiście to auto nie powinno być. Chociaż oficjalnie zakazu nie ma. To też problem. Jest tako. No nic, no pomału będziemy się zwijać w stronę chałupy. W początku czułem taki dyskomfort, ale już jest ok. Zaś mamy próg. Czyżby kolejny chciał tutaj jechać? O ja. Albo go nawigacja źle poprowadziła. Nawigacja jeszcze prowadzi tutaj na przejazd kolejowy, którego już od ponad roku nie ma. Są też znaki droga wewnętrzna. To nie za bardzo rozumie to. Zobaczcie, tu mamy koniec drogi wewnętrznej, a tam już dali zaś jest znak, że droga wewnętrzna. Kompletnie tego nie rozumie. No ale skoro tak oznakowali, to tak widocznie musi być. Tak, no to w tym sklepie w Zabrzegu, gdzie tu dzisiaj robić zakupy, zresztą już robię prawie zawsze zakupy. Bardzo dobrze zaopatrzony ten sklep. Ale co najważniejsze, wkrótce będzie tutaj myjnia. Widzicie? Teraz jadę na fajną taką trasę wzdłuż rzeki i łownicy. To już Ligota. Za chwilę będzie Brunów. Słuchajcie, jutro jadę do sklepu Decathlon, bo mam tam zamówioną osłonę przeciwdeszczową na kask. Na wkrótce będę kupować też nowe ubranie przeciwdeszczowe. No ale chwila. Roba jedzie do Decathlon, a sankcje, a embargo, a wojna na Ukrainie. No słuchajcie, jest postęp, jeśli o to chodzi. Decathlon zamknął swoje sklepy w Rosji.
I to jest bardzo dobra informacja. W związku z tym mogę się już pojawić tam. Co ważne, otwiera też więcej sklepów na Ukrainie mimo wojny. Na czym się idę zaś? Ja już jestem w Czarnolesiu. Nie będę jeździł po Cimoku. Także do następnego razu.